O kurwa. Cześć, Bekleci, Owca WK z tej strony. Póki co Owca WK i Błaż i Sandomierski WK za kamerą. Dzisiaj lecimy na konferencję Fame MMA. Błażej po prostu wziął kamerę, coś nagramy, luźny vlog. Do wylotu pozostało 2 godziny. Ja tymczasem pomacham 150, bo dzisiaj jest taki plan. Po prostu kolejny dzień pracy. Jeszcze Robur wpada, za godzinę zrobi szybki trening, czyli zostanie mu 30 minut na trening. Tyle będzie miał do wyjazdu prawdopodobnie. Saker. Robur napisał u nas na grupie, że idzie robić trening. Saker z ciekawości się go zapytał tam, jaki trening idzie robić. Robur napisał, że szybki. Zawsze jest czas na trening. Na szybki trening, no. Znowu nie zraszowali! Nie zdraszowali banana, wyskoczyłem i sklejka na łeb. No, CS nie pochłonął za mocno. A czy nie, dobrze. Mogę coś trenować, wypoczywając przed kolejną siłówką. Także ja to bardziej traktuję jako trening, a nie jako gierkę. Jest różnica, jak grasz w grę, jak grasz w taką sportówkę. No i dopiero to zaczynam rozumieć w przypadku CS-a. Że it's not a game, it's not about a game, practice. We're talking about practice, not a game, we're talking about practice, man. Co nagrywasz? Vloga, dzień dobry. Dzięki Bolku, dzień dobry. Myjnia full. A byłeś? No, tak. Ale nie umyłeś go. Nie. Idziemy brudnym. Załogo. Ahoj. Hoj. Dzięki fajterze! Ta druga się zamyka! Ja chcę swoją siedzibę już. Jaką masz ładną fryzurę? Dzięki. Byłeś u barbera? Dzisiaj? Tak. Dziękuję. No musiałem, trochę prysznic mi wyskoczyło, to odciągam uwagę fryzurą. Kaja, jedziesz z nami? No właśnie nie wiem, czy jest miejsce dla mnie. Jak nie będę pilnować firmy. Właśnie tak myśleliśmy, że my pojedziemy, a ty popilnujesz firmy, bo nie ma... nikogo do pilnowania firmy. Nie wiem, może kogoś innego zostawimy tutaj. Nie wiem, czy wszyscy czują się stabilnie. Sądząc po krzykach. Nie no, jest miejsce. Ale pewnie siedzę po środku. Pewnie tak. Wiesz, ja dzisiaj nie spałam ani godziny w nocy. Wiesz, co to oznacza? Obsilnie ci cały rękaw. Wiesz, ale nie dlatego, że zasiesz, po prostu będziesz siedzieć i go ślinić. Teraz znowu czas na szybką transformację. Zwróćcie uwagę na włosy. I proszę bardzo, dama, ale żeby nie było za babsko, leginsik na pośladzie i ruszamy w drogę. Tak zmęczony, że nie mam ochoty prowadzić, wiesz. Nie tym treningu, ale ostatnio.
pofrunęła. No nie pofrunęła tak, kurwa. Pofrunęła. Dla mnie to standard, jak się ciepło robi w mieszkaniu, to ja wyłapuję wszystkie owady. Bez pani Kadzika. I tak byłeś dzielny. Serio, nie było tak ona źle. Ona przecież cię dotknęła. Byłem miły. Szacun za zimną krew. No, trzymacie dotknęła. Ja to taka, co miała z pół centymetra. Jestem mężczyzną. Ja bym wrócił na katę. Ja bym się poddał na twoim miejscu. To jakie są jeszcze męskie rzeczy? Idziemy na jakiegoś steka. Na piwo. Możesz płyn do spryskiwaczy dolać. Może jakieś podniesiemy maskę, będziesz fajnie wyglądał. Wieczorem. Dojechaliśmy na miejsce, już na przywitanie było gorąco, bo Casio prawie pobił się z... A jestem spowolniony, z Krychą, sorry. Nie, no po prostu jestem spowolniony. 240 na 10. Pobił się z Krychą. No i co, Saker przyjechał z Katowic. Tutaj jest Saker. Praktycznie we czwórkę jesteśmy już. Z takich zaskoczeń nie było jeszcze. Fajna maszyna na reakcję. Myślę, że to serio fajny pomysł. Fajna odskocznia od worka, bo ten worek już był już na ostatnich edycjach. No nie? W dupie to miałem. Wyeksploatowany był. Może się ludziom podobało, ale mnie w ogóle to nie obchodziło, co my robiliśmy, więc fajnie, nie? No. Zawsze coś nowego. A tutaj jest właśnie wyścig, nie wiem czy będzie do 10 czy do 50, ale będzie kto pierwszy ten lepszy. Do 50 będzie. No spoko, no jest spoko. Ogólnie przyjemnie zawsze tu jest, nie? Jak jesteśmy, fajnie tak zobaczyć co tam słychać. No właśnie i widać ten progres, bo stoimy i nagle zrespił się Mariusz Bach, którego oglądałem bodajże 6 lat temu z chłopakami w jakiejś tam knajpie, jak walczył z Wladimirem Kliczko. To jest w ogóle... No, nagle patrzę, jakaś pomarańczowa polubeczka, Popek. Coś tam przypina łapę, też się Popka zawsze widziało w internetach. No, coraz to ciekawsze twarze na fajnie się pojawiają. Dawaj owca, dawaj. Jest, wygrał owca. Nie wygrał owca. Serio. O 8 punktów. Co gość szybki. Najszybszy. Szybki dzik. Się podobało. Było okej. Okay. O, w slow-mo to nagrałem. Tak? To będzie piękny obrót. Było okej. Okay. Dobra, to było w porządku, ale nie mam co się wypowiadać, bo ja byłam tylko przydupasem dzisiaj, takim piątym kołem wozu, ale nie chciałam zostawać sama w Warszawie i Michał zgodził się, że mnie weźmie ze sobą. No ale jak to piąty? Pojechaliśmy ekipą. No, ale właśnie cieszę się na takie wyjazdy ekipą. Także o samym wydarzeniu fajnie. Ale... Mam nadzieję, że na następne pojedziesz. No, w roli obserwatora. Nie no, damy ci kamerę. GoPro, właśnie dzisiaj się czułam taka bezużyteczna i poprosiłam Błażeja, żeby mi chociaż GoPro dał do ręki, żebym cokolwiek to chociaż pozory sprawiała, że coś robię, nie? A tak, przez cały czas. Ale fajnie. Robur pytał się o to, czy pójdziemy zjeść w momencie, kiedy weszliśmy na halę. Tak, właśnie miałem to powiedzieć, że Robur wszedł i do mnie... Bym pojechał na KFC. Robur właśnie wszedł do mnie, wszedł tylko na halę i mówi do mnie, ty, a jak będziemy wracać, to co zjemy? No. Dokładnie to pytanie było. Gdzie
wracaliśmy już z Szamy jadąc tutaj, no nie? Z McDonalda i zaczął marzyć o KFC. I też sporo zamówił, więc chyba mu tam... O, idzie. Szybkim krokiem. Idą. No, tak wygląda jak robór. Pokaż robór jeszcze raz, jak ci powiedział. Ej, kto nie przeskoczy, ten pizda. O kurwa. No ale co, oj tam, wolę być pizdą. Stałem, tak? No, ale spróbowałem, nie zapomnę tego, przynajmniej doświadczenie. Ja nie mogę swoich korzeni. Ja już po Ninja Warrior. No dobra, jak masz? Co robisz? Co? Nie rozumiem. No bo czekamy, Saker zaraz będzie, za 15 km. Chyba już tak około będzie. Tak. Pączek się mnie pyta, co robisz, a ty do niego siedzę, bo za dużo stałem. Dokładnie. No, fajnie jest czasami na pasażerce jechać. Bardzo rzadko jadę w trasę na pasażerce. Doceniasz teraz... to teraz? Tak, mogę spojrzeć się w bok i popatrzeć. Słuchajcie, dłużej w bok robimy niż taki challenge. Siadamy wszyscy na dach do robura na auto, on jedzie i przyspiesza cały czas. I kto ostatni zostanie na aucie, wygrywa 1000 zł. Jeden kilometr na godzinę to jeden punkt. Wygrywa ten, kto zyska najwięcej punktów. Tak. Czas start. Żartowałem trochę, ale fajnie by było. Mi się przekręciło. Ogólnie fajny byłby challenge, ktoś kiedyś go zrobi i będzie go... Ty, przekręciła mi się Pepsi, kurwa. Ale lekko, nie miałem już nic praktycznie. Rozlał Pepsi. Kurwiłem typa z BM-ki. Chodź. Ja się nauczą muzyki trochę. Nie możemy to opuścić, już ci tyle razy to mówiłem. Kawałeczek. Nie. Chociaż pokaż. Pokażę, ale leci coś innego w tym czasie. No i git, kurwa. Coś się nauczyliście. To jest coś, od czego mogą się uzależnić. Nie nagrywaj. Nie nagrywaj tego. Co? Gadamy o przeciwbólowych. Nie. Nie wiem, czy nie zrobię złej famy temu lekowi. Wiesz, jak tu sipek był, że wycofali, bo trójboiści walili przed tym. Jak wziąłem 3 nurofeny, to się czułem, jakbym był najebany, ale miałem perfekcyjną kontrolę nad ciałem jednocześnie. Taki news. Przysięgam, byłem taki, wiesz, ten stan, taki... Ja wziąłem ostatnio 2 ibupromy, bo mnie noga bolała, bo kopnąłem nie tak jak trzeba. Mamy na materiale. Jak poruszę połowę ciszej, to ten mikrofon i tak to złapie, a pani kurwa co robi na samym końcu frytki, nie będzie tego przynajmniej słyszała. Dobrze. Będę mówił ciszej. Dobra. I wtedy się czułem też zajebiście. W ogóle taki wychillowany. On zawsze tak jest. A ten? Co? Kentucky? Kentucky? Co ma? Kentucky fried chicken, kurwa. Kentucky. Ja mam zinger. Nie, ty masz zinger. Zinger. Tak się nie wiesz, to... Nie, to zinger jest. Niemcy mówią zinger. Kurwa. A na prawym Saker na wstecznym. Do tyłu jedzie. Kurwa.